Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówienie aktualizacji 12.1. Dosłownie przed chwilą wleciała cała lista zmian, więc omówimy ją sobie, pokażę wam ją, dopowiem coś od siebie, zrobimy takie standardowe omówienie jak zawsze. No i z tego co wiem, aktualizacja ma być dostępna jutro, więc dzisiaj jeszcze nie próbujcie tam szukać, aktualizować. Dzisiaj dopiero nam powiedzieli, co zostanie dodane, co zostanie zmienione, naprawione i tak dalej. Natomiast jutro, czyli w środę, prawdopodobnie już będziemy ją mogli pobrać, czy to na Steamie, czy to tam na jakimś App Store, sklepie Play i tak dalej, więc dzisiaj tylko i wyłącznie lista zmian, ale zaraz do tego przejdziemy. Na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę, jeżeli takie omówienia wam się podobają, bo zdaję sobie sprawę, że wielu z was nawet nie wie, że coś wleci, coś się zmieni, dzięki mnie się dowiecie, więc zostawiajcie łapę w górę, zostawiajcie komentarz, co sądzicie o tej aktualizacji, to już możecie pod koniec filmu, no i oczywiście zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. No i okej, myślę, że możemy powolutku lecieć. Screena mam takiego, no jest on, nie wiem, czy za dobrze czytelny, zwłaszcza na jakichś telefonach czy coś, no ale ja tu wszystko po kolei będę czytał i się do tego odnosił, na to, żebyście mieli po prostu tak poglądowe, jakbyście czegoś nie zrozumieli czy coś, to sobie zatrzymacie i można powiedzieć, że tam doczytacie. Natomiast tak, dzisiaj o 12 wleciało takie info. Witajcie bohaterowie, poniżej znajduje się lista zmian aktualizacji 12.1. Przygotujcie się na resztę szczegółów aktualizacji, którą podamy jutro. Właśnie, jutro też ma być coś jeszcze dopowiedziane, coś jeszcze ciekawego wrzucone. Nie wiadomo dokładnie o co chodzi, ja też nie wiem w sumie. Natomiast jutro, tak jak mówię, aktualizacja ma wejść po prostu na serwery. Z tego co napisali tutaj akurat nie, ale zaraz wam podam chyba w angielskiej wersji, jeżeli się nie mylę. Tak, no coś tutaj było, że właśnie po angielskiej, że jutro ma to wejść, czy tam, no nieważne, w każdym razie z tego co czytałem, aktualizacja ma być już jutro dostępna, no i jutro też mają być jakieś inne szczegóły. No i jeżeli chodzi o nowości, to mamy tak, ogólne, można teraz zmienić szybkość animacji walk, ciekawa sprawa moim zdaniem, zwłaszcza na takim, nie wiem, zabójcy, czy tam na jakimś wojowniku, jak walczymy z innym wojownikiem, to akurat przyda się, żeby to jakoś szybciej było, dla samego odcinka, na przykład tak jak dla mnie, żeby to jakoś, wiecie, dynamiczniej, więc to akurat na plus. No i mamy z nowości jeszcze jakieś funkcje odnośnie helewatora, jak sami widzicie. No i właśnie, to nam może wskazywać, bo dużo już wam mogę zaspoilerować, jakieś tutaj zmian i poprawek odnosi się właśnie do helewatora. Więc bardzo możliwe, ostatnio w sumie jeszcze nie zniknęły te tła, nie wiem czemu, chyba już powinny, w każdym razie no już ten elevator się zakończył, nagrody już też powinny wygasnąć, więc wszystko wskazuje na to, że może niebawem będzie znowu ten elevator, kolejna edycja, no i właśnie te zmiany na to wskazują, ale to jeszcze nic nie wiadomo, zobaczymy, może na przykład jutro nam o tym powiedzą, nie wiadomo, w każdym razie ok, lecimy, elevator, nowe lokacje i wrogowie o tematyce zdrady, wrogowie zadają obrażenia od i mają teraz odporność, czyli teraz już te runki na łączną odporność będą istotne, jeżeli chodzi o właśnie walkę w tym elevatorze. Kto nie wie w ogóle co to jest elevator, jest nowy czy coś, wpisujecie sobie na YouTubie elevator neutral, tylko no tutaj wiadomo, tak jak po angielsku i tam macie filmik, gdzie pokazuje co i jak, więc no mówię, to sobie możecie potem obczaić. Tak jak mówię, kolejna sprawa, nowa kampania kolekcji piekielnych żetonów, która nagrodzi cię za codzienne zbieranie piekielnych żetonów. To akurat fajne, bo pamiętamy, że jak już dotknęliśmy tego sufitu w tym elevatorze, dobiliśmy się do niego i nie mogliśmy po prostu już nic tam więcej zrobić, tylko codziennie przeklikiwaliśmy tych wrogów, który jak nas tam cofnęło po prostu i dalej nic się nie działo, no to teraz za to, że aktywnie to robiliśmy, przynajmniej dostaniemy jakąś nagrodę, więc to akurat na plus. Nowy sklep, dom towarowy Belzebuba, w którym możesz kupić smakołyki, które mają pozytywny wpływ na twoją siłę bojową. To też coś ciekawego. Też zobaczymy jak to będzie działać, natomiast no coś tam próbują zmieniać, coś tam próbują kombinować, żeby tylko nie przekombinowali, bo Elevator to był naprawdę jeden z lepiej ocenianych eventów przez ostatni długi okres czasu w tej gierce, no i żeby po prostu znowu się nie stało jakieś bardziej pay to win. No tu już mamy, że wrogowie zadają obrażenia odżywiałowi, mają odporności, więc już jednak będą miały wpływ te nasze runki na to, także no wiadomo, gracze tam, którzy nie inwestują w arenę, myślę, że na tym mogą ucierpieć, chociaż zobaczymy
jak to będzie wyglądać, nie ma co oceniać. No i tutaj właśnie, że coś będziemy mogli kupować, dzięki czemu będziemy silniejsi w tym Hellevatorze, no to też zobaczymy, co będziemy faktycznie mogli kupować. Może to będzie jak ten sklep w legendarnym lochu, no to wtedy pół biedy, ale jak coś droższego i tak dalej, no to różnie może być. Dobra, jeżeli jeszcze chodzi o nowości, to ostatnia sprawa, pupile. Możesz teraz znaleźć krapiera, pupila w ziemi, który ma tam, który jest 16 po prostu w ziemi, podczas całego eventu Zielonych Świątków. Nie tam konkretnie ten jeden dzień Zielone Świątki, to tam wypada któryś czerwca jakoś na początku, tylko podczas całego eventu. To akurat też jest na plus, jakby komuś się w tym pierwszym dniu nie udało. Więc okej, takie nowości. No za dużo zmian nie ma, jakichś nie wiadomo jakich, tutaj głównie w tym Hellevatorze. No ale mówię, to taka aktualizacja nie jakaś tam większa, bo pamiętamy, że większe aktualizacje mamy na jakieś urodziny, na tam urodziny gry oczywiście, na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, tutaj mamy taką pomiędzy, więc i tak jest lepiej w sumie niż myślałem, byleby nic nie zepsuli i będzie git. Lecimy dalej, mamy teraz poprawki ogólne, światy międzynarodowe przeniesione na własną listę, wcześniej były wyświetlane na liście każdego kraju, to w sumie git, nie, bo tak to trzeba było wybierać obojętnie jaki kraj, zjeżdżać pod wszystkie krajowe serwery i dopiero na końcu zaczynały się międzynarodówki. Teraz mają osobną listę, będzie po prostu łatwiej. Walki. Nieumyślne dwukrotne atakowanie przez zbyt szybkie naciśnięcie przycisku walki jest teraz skutecznie blokowane. To zdecydowanie na nowym backendzie się zdarzało, zwłaszcza jak uzupełnialiśmy klaser na streamkach, to widzieliście, że atakowaliśmy po dwa razy co niektórych. Także jeżeli faktycznie będzie to dobrze zablokowane, to jak najbardziej na plus. Aplikacje mobilne, ulepszone wykrywanie trybu portretowego, krajobrazowego dla smartfonów i tabletów. Powiedzmy, że git, to tam taka pierdółka. No i dobra, i teraz mamy po raz kolejny Hellevator. Dodano 3 nowe ikony do ekranu nagród, aby pokazać, jakie tła postaci możesz wygrać. Zablokowani członkowie gildii są teraz oznaczeni jako członkowie gildii w Hellevatorze, a ich piekielne żetony nie są brane pod uwagę. To w sumie tak, nie wiem, o co tu dokładnie chodzi, w sensie zablokowani członkowie gildii, no to jak jesteśmy z kimś w gildii, to on nie był widoczny czy coś, no nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi akurat. Ja tam ludzi nie blokuję za bardzo, więc zwłaszcza ze swojej własnej gildii, bo to chyba o to chodzi, także raczej tutaj nie dotyczy mnie to, przynajmniej nie wiem, o co chodzi. Gildie będą wyświetlane w rankingach dopiero po zebraniu co najmniej jednego piekielnego żetonu. Spoko, bo to było, sporo było takich half gildii, które nic nie robiły w tym Hellevatorze, a i tak tam były wyświetlane. Rozszerzone rankingi własnej gildii o poziom gracza, najlepsze piętro i obecne piętro. To fajne, bo tak to widzieliśmy w tym rankingu tylko i wyłącznie piekielne żetony, a teraz będziemy widzieć więcej informacji. No i mamy banner Hellevatora w gildii, pozostaje możliwy do kliknięcia tak długo, jak można odebrać nagrodę. Kolejna rzecz, sala chwały. Własne miejsce jest teraz wyświetlane w międzynarodowej sali chwały. Tu też w sumie tak dziwnie. Własne miejsce jest teraz wyświetlane w... To tak nie wiem też do końca, o co chodzi, czy to jakieś nawiązanie do Hellevatora czy coś, no ale nieważne, to tam też jakaś na pewno pierdółka. W każdym razie nie jest to nowość, tylko po prostu poprawka. No i teraz na sam koniec mamy naprawione błędy ogólne. Na nowych światach gry kalendarz codziennego logowania będzie nagradzał Cię dopiero następnego dnia po oficjalnym otwarciu serwera, czyli od soboty na to wygląda. No i to jest akurat git, to można powiedzieć, że jest git, dlatego że dużo osób tam zyskiwało, na przykład jak pierwszego dnia dostali podkę XXL od razu albo coś, bo bywały takie sytuacje, przeważnie to była siła, jak ktoś grał jakimś wojem, berkiem czy coś, to już miał od startu. Powiedzmy, że okej, to taka zmiana, nie jakiś game changer, no ale niech będzie. To był błąd, na to wychodzi, bo to są naprawione błędy. Przyciski, używanie numerycznych skrótów klawiaturowych i klawisza enter nie powodują już błędnych działań, spoko. Lista sprawunków, zadanie zoopiekun jest wyświetlane niezależne od jego stanu teraz. Spoko, niech będzie, nie wiem, o które tutaj chodzi, poczekajcie sekundę, ja tu sobie obczaję. Walka pupili, zoopiekun, nie mam takiego zadania nawet. Mam walki pupili, a nie, chyba że to jest to do karmienia, ale jeszcze dzisiaj nie karmiłem nic. No nie wiem, o które tutaj chodzi, chyba o to karmienie tych pupili, ale tu akurat go nie mam. A czekajcie, jak to wygląda na przykład na innym koncie, jeszcze sobie możemy zerknąć z ciekawości. Walka pupili, a tego jeszcze nie mam zrobionego. No nie wiem, dziwna sprawa, nie wiem, o które zadanie dokładnie chodzi, ale dobra, to tam nieistotne, wy tego nie widzicie, ale nie musicie, bo możecie napisać w komentarzu, jak czegoś ja nie wiem, a wy coś wiecie, to możecie pisać, w każdym razie to nie jest jakoś bardzo, bardzo istotne. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o Hellevator, licznik czasu kart kluczy zawsze pokazuje teraz poprawny czas, nawet po zamknięciu gry i ponownym uruchomieniu jej później, tak, bo był z tym jakiś błąd, to akurat dużo graczy narzekało na to, więc spoko, że to naprawili. Postać, druidzi nie zmieniają już wyposażonych
czerwonej maski po kliknięciu drugiego miejsca na broń, tarczę innego gracza. Naprawiono błąd wyświetlanie punktów życia twoich towarzyszy, jeśli atrybuty były zbyt wysokie. Czyli takie dwa błędy odnośnie postaci. Lecimy dalej. Karczma. Jeśli nie masz żadnych pupili, przycisk karczmy nie będzie już migać podczas wydarzenia polowania na jajka. To spoko. Kowal. Zwiększenie atrybutów broni wyświetla teraz prawidłową wartość, jeśli zastosowano więcej niż jedno ulepszenie atrybutu. Brak błędu zaokrąglania. Poczta. Zbyt długie nazwy nie nakładają się już na czas komunikatów walk. No to faktycznie było coś takiego. No i na koniec mamy koło fortuny. Nagrody nie są już wyświetlane dwukrotnie. To też się zdarzało i mam wrażenie, że głównie na nowym backendzie, czyli na W55 w naszym przypadku. No i tyle. Taka aktualizacja. Możecie dać znać, co o niej myślicie. Czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, czy coś tam jesteście zawiedzeni albo pozytywnie zaskoczeni. No nie ma tu jakichś wielu nowości czy coś. Widać, że dużo jest właśnie pod kątem tego Elevatora zmienione czy tam dodane, więc bardzo możliwe, że niedługo znowu on nam się pojawi. No ale to mówię, jeszcze musimy poczekać na oficjalne info albo po prostu tak o, zmienili go, żeby było, no ale raczej bez przyczyny się nic takiego nie dzieje. Także tyle. Piszcie w komentarzach oczywiście, jak wam się to podoba. Możecie teraz zatrzymać i coś doczytać, jeżeli czegoś nie ogarnęliście, ja to już chowam. No i wszystko. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Wyrażajcie swoje opinie w komentarzach. Zostawiajcie kciuka w górę. Zostawiajcie suba, dzwonem. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu i opisie. I chyba wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.